października, godzinę 12, na podstawie uchwały, moje nazwisko Ryszard Brudkiewicz, na podstawie uchwały zarządu spółki z 20 października zostałem upoważniony do otwarcia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Obok mnie siedzi pan notariusz Tomasz Cygan, który będzie protokołował dzisiejsze zgromadzenie. Na sali obecnych jest także dwóch członków zarządu spółki oraz członek Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Piotr Piskosz. I tak, oświadczam, że otwieram dzisiejsze zgromadzenie i jako pierwszy punkt chciałbym zaproponować podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia i proszę o zgłaszanie kandydatów. Ja chciałbym zaproponować mecenasa. Dziękuję, przyjmuję tę propozycję. Zatem niezbędne jest podjęcie uchwały numer 1 w sprawie, przepraszam, czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Możesz, tak. Odczytam tekst uchwały numer 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Kripidżar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 października w sprawie wyboru przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Punkt pierwszy. Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Kripidżar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie artykułu 409 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na przewodniczącego niniejszego zgromadzenia wybiera Ryszarda Brudkiewicza. Punkt drugi. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Otwieram głosowanie. Głosowanie jest tajne. Teraz już jest OK. Zamykam głosowanie. Dziękuję. W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 368 374 ważnych głosów z 368-374 akcji stanowiących 54,21% kapitału zakładowego. Wszystkie akcje zostały oddane na tak. Stwierdzam zatem, że uchwała została przyjęta i podjęta i wybór przyjmuje. Sporządzona została lista obecności, którą mam przed sobą z kompletem podpisów. Obecnych na dzisiejszym zgromadzeniu jest 368 374 akcje, akcjonariuszy reprezentujący taką liczbę, co stanowi 54,21% kapitału zakładowego. W tej chwili podpisuję listę. I wykładam ją do wglądu. Stwierdzam, że walne zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z artykułem 402 prim Kodeksu Spółek Handlowych, to jest poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, m.in. w drodze raportu bieżącego nr 23/2022 z dnia 27 września 2022 roku. Następnie stwierdzam, że w walnym zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki, którzy byli akcjonariuszami spółki według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Okoliczności te zostały wykazane wobec spółki w sposób przewidziany we właściwych przepisach Kodeksu Spółek Handlowych. Przechodzimy w tej chwili do uchwały o przyjęciu porządku obrad. Odczytam treść uchwały. Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Kripidżar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 października 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Punkt pierwszy. Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Kripidżar S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Punkt drugi. Wybór przewodniczącego. Punkt trzeci. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Punkt czwarty. Przyjęcie porządku obrad. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej, ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany polityki i wynagrodzeń członków zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki. Punkt ósmy. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu spółki. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego spółki. Punkt dziesiąty. Wolne wnioski. Punkt jedenasty. Zamknięcie obrad.
Punkt drugi uchwały. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z akcjonariuszy chciałby mieć coś w tej sprawie, wyrazić zdanie? Dziękuję uprzejmie. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Głosowanie jest jawne. Otwieram głosowanie. Dziękuję. Zamykam głosowanie. W głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 oddano 368 374 ważnych głosów z 368-374 akcji stanowiących 54,21% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy zostały oddane na tak. Stwierdzam zatem, że uchwała niniejsza została podjęta. Przechodzimy do projektu uchwały numer 3. Jest to projekt uchwały o odstąpieniu od wyboru członków komisji skrutacyjnej ze względu na elektroniczny system prowadzenia głosowania. Mamy zapewnione, że maszyna będzie liczyła głosy i zakładamy, że będzie to liczyła prawidłowo. W związku z powyższym odczytam projekt uchwały. Projekt uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepyjar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 października 2022 roku w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. W sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej. Punkt pierwszy. Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Creepyjar S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej. Punkt drugi. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Czy ktoś z akcjonariuszy, otwieram dyskusję, czy ktoś z akcjonariuszy chciałby zająć głos w tej sprawie? Dziękuję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Głosowanie nad tą uchwałą jest jawne. Otwieram głosowanie. Dziękuję uprzejmie. Zamykam głosowanie. Nad uchwałą numer 3 oddano 368 374 ważnych głosów z 368 374 akcji stanowiących 54,21% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy oddane zostały na tak. Innych głosów nie stwierdzono. Stwierdzam zatem, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu kolejnego porządku obrad. Jest to uchwała w przedmiocie zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. Zanim przejdę do odczytania uchwały, pytanie do akcjonariuszy, otwieram dyskusję, czy ktoś z akcjonariuszy chciałby zabrać głos w tej sprawie. Dziękuję uprzejmie, zamykam dyskusję, odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepyjar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 października 2022 roku w przedmiocie zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. Punkt pierwszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepyjar S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić uchwaloną w dniu 24 czerwca 2021 roku politykę wynagrodzeń członków zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki i nadać jej brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Ponieważ nie było dyskusji, to otwieram głosowanie. Dziękuję uprzejmie. Zamykam głosowanie. W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano 368 374 ważnych głosów z 368 374 akcji stanowiących 54,21% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy zostały oddane na tak. Stwierdzam zatem, że uchwała niniejsza została podjęta. Kolejna uchwała to uchwała nr 5 w przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. Otwieram dyskusję, czy któryś z akcjonariuszy chciałby zabrać głos w tej sprawie? Dziękuję uprzejmie, zamykam dyskusję. Odczytam teraz projekt uchwały. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepyjar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 października 2022 roku w przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. Punkt pierwszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepyjar S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić, począwszy od miesiąca listopada 2022 roku, wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób. Litera A. Wynagrodzenie przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ustalić na 7900 zł brutto miesięcznie. Litera B. Wynagrodzenie każdego członka Rady Nadzorczej Spółki ustalić na 4800 zł brutto miesięcznie. Punkt drugi uchwały. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Wobec tego, że dyskusja została już zamknięta, uprzejmie otwieram głosowanie.
Dziękuję uprzejmie, zamykam głosowanie. Nad uchwałą numer 5 oddano 368 374 ważnych głosów z 368 374 akcji stanowiących 54,21% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy zostały oddane na tak. Stwierdzam zatem, że uchwała niniejsza została podjęta. Przechodzimy teraz do serii uchwał w zakresie zmiany statutu spółki. Powiem tylko tyle jako autor projektów tych uchwał, że uchwały te w zdecydowanej większości wiążą się z nowelizacją kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie 13 października bieżącego roku. Zmienia ona między innymi częstotliwość, obowiązkowo częstotliwość odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej. Zmienia ona również uprawnienia innych organów do zwoływania Rady Nadzorczej. I jedna zmiana, która była spoza tej listy, to zmiana w zakresie maksymalnej liczby członków zarządu spółki. Otwieram dyskusję, jeśli Państwo pozwolą, otworzę dyskusję nad każdą uchwałą kolejno. Także pierwsza uchwała mówi o zmianie paragrafu 19. Czy któryś z akcjonariuszy chciałby zabrać głos w tej sprawie? Dziękuję uprzejmie, zamykam dyskusję. Odczytam teraz projekt uchwały. Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepyjar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 października 2022 roku w sprawie zmiany statutu spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepyjar S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie artykułu 430 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić paragraf 19 ustęp 1 i 2 statutu spółki poprzez nadanie im następującego brzmienia. Paragraf 19 ustęp 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu. Ustęp 2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając zaproponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. Punkt drugi uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w statucie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Na uchwałę numer 6 oddano 368 374 ważnych głosów z 368 374 akcji stanowiących 54,21% kapitału zakładowego. Za uchwałę oddano 368 374 głosy, co stanowi 100% obecnych. Stwierdzam zatem, że niniejsza uchwała została podjęta. Następna uchwała dotyczy zmiany paragrafu 19 ustęp 9 traktującego o protokołowaniu posiedzeń Rady Nadzorczej. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Czy któryś z akcjonariuszy chciałby zabrać głos? Dziękuję uprzejmie. Zamykam dyskusję. Odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepyjar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 października 2022 roku w sprawie zmiany statutu spółki. Punkt pierwszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepyjar S.A. działając na podstawie artykułu 430 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić paragraf 19 ustęp 9 statutu spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia. Paragraf 19 ustęp 9. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Punkt drugi uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w statucie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wobec braku dyskusji otwieram głosowanie. Dziękuję uprzejmie. Zamykam głosowanie. Nad uchwałą nr 7 oddano 368 374 ważnych głosów z 368 374 akcji stanowiących 54,21% kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało 368 374 akcje, co stanowi 100% akcji obecnych na walnym zgromadzeniu. Stwierdzam zatem, że uchwała została podjęta. Kolejna zmiana to zmiana paragrafu 21 statutu. Ta zmiana polega na zwiększeniu maksymalnej liczby członków z 3 do 4. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Dziękuję uprzejmie. Zamykam dyskusję. Odczytam projekt uchwały.
Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepyjar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 października 2022 roku w sprawie zmiany statutu spółki. Punkt pierwszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepyjar S.A. działając na podstawie artykułu 430 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić paragraf 21 ustęp 2 statutu spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia. Paragraf 21 ustęp 2. Zarząd spółki liczy od 1 do 4 członków. Liczbę członków zarządu określa Rada Nadzorcza. Punkt drugi uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w statucie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wobec braku przeprowadzonego, znaczy wobec nieodbycia się dyskusji otwieram głosowanie. Dziękuję uprzejmie. Zamykam głosowanie. Nad uchwałą nr 8 oddano 368 374 ważnych głosów z 368 374 akcji stanowiących 54,21% kapitału zakładowego. Za uchwałą oddanych zostało 368 374 głosów, co stanowi 100% głosów obecnych. Stwierdzam zatem, że uchwała została podjęta. Kolejna uchwała dotyczy zmiany paragrafu 23 traktującego o zasadach i szczegółach protokołowania uchwał zarządu. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Dziękuję uprzejmie. Zamykam dyskusję. Odczytam teraz projekt uchwały. Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creepyjar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 października 2022 roku w sprawie zmiany statutu spółki. Punkt pierwszy. Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Creepyjar S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie artykułu 430 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić paragraf 23 ustęp 8 statutu spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia. Paragraf 23 ustęp 8. Uchwały zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona członków zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Punkt drugi uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w statucie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Nad uchwałą nr 9 oddano 368 374 ważnych głosów z 368 374 akcji stanowiących 54,21% kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało 368 374 głosów, co stanowi 100% głosów obecnych. Stwierdzam zatem, że uchwała niniejsza została podjęta. Przechodzimy teraz do uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego. I w tym miejscu mam pytanie do, otwieram dyskusję i mam pytanie do obecnych akcjonariuszy. Czy mam odczytać cały tekst jednolity? Czy mam odczytać cały tekst jednolity statutu spółki? Przyjmuję tylko głosy wyrażone dźwiękowo. Dziękuję, Oktawianie. Odczytam zatem projekt uchwały, pomijając sam tekst jednolity statutu spółki. Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Creepyjar S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 października 2022 roku w sprawie zmiany statutu spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepyjar S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie artykułu 430 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Creepyjar S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity statutu spółki uwzględniający zmiany dokonane uchwałami od 6 do 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nadać mu następującą treść. Tutaj ta treść jest zawarta. Punkt drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w statucie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Nad uchwałą nr 10 oddano 368 374 ważnych głosów z 368 374 akcji stanowiących 54,21% kapitału zakładowego.
Za oddano 368 374 głosów, co stanowi 100% głosów obecnych. Stwierdzam zatem, że uchwała niniejsza została podjęta. Przechodzimy do przedostatniego punktu niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Wolne wnioski. Czy któryś z akcjonariuszy chciałby zgłosić jakiś wniosek? Dziękuję uprzejmie. Zatem ostatni punkt niniejszego walnego zgromadzenia to jego zamknięcie. Zamykam zatem zgromadzenie. Dziękuję uprzejmie za sprawne głosowanie i obecność. Do widzenia.